Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrun'a 5.0. Gram na 5 minut i komentuję ruchy w miarę możliwości, jak tylko zdążę. No i mamy tutaj prawdopodobnie obronę królewsko-indyjską. Dobrze, zagramy sobie system Averbacha, zobaczymy jak przeciwniczka, prawdopodobnie patrząc po zdjęciu, aczkolwiek nie jestem pewny, sobie radzi. Zaraz zerkniemy, czy jest to jakiś podpis... OK, co tu jest? Skoczek z B na D7. Dobra, Hetman D2 pilujemy pola na H6, B6, dobra. Myślę, że teraz możemy spróbować H4. Niech będzie. Spróbujmy iść tam pionkiem. Goniec B7, tutaj będzie atakowany pionek. To zagramy sobie tak. Chociaż też ruch ciekawy jest, goniec F3. Ale przeciwniczka tak nie zagrała. Dobra, gram od razu F3, żeby pilnować pionkę E4, wyprowadzić skoczka. Tutaj jest skoczek, wracamy, pilnujmy pionka. Damy tutaj e, czarnym pole do popisu. Oczywiście e, pozycja jest e, zawsze ciekawa w tych schematach. Dokładnie, tutaj Hetman atakuje. O co mi teraz chodzi? Chodzi o to, że nie mogę zagrać tak bo Hetman zbije mi pionka. To będę musiał próbować robić długą roszadę. B6 jest takim ruchem, który chyba nie do końca jest trafiony, chociaż mogę się mylić. Gramy G3, no trzeba bronić piona. Teraz już mogę tak zagrać i z tego skorzystam, żeby pilnować bardziej pola G5. Jakby tutaj coś przeciwnik, przeciwniczka w sumie, nie wiem. 2.338 to i tak dużo chciał, chciała zrobić. Dobra, tutaj gonię z D7. I teraz pytanie, czy iść tędy, tędy. Czy próbować wejść tu, bicie bicie. G4 jakieś. No dobra, spróbujemy tam otworzyć pozycję. Niech będzie skoczek G5. Liczę na to, że będzie bicie. A jak nie, no to po prostu będziemy sobie tutaj trzymać tę figurę. Jeszcze król B1 trzeba by było zagrać. Chodzi o to, że bicie tu, tu, tu. Koniec odejdzie G4 bicie bicie, otworzy się linia. I po tej linii będę chciał cisnąć. gońce będą fajnie bronić tych, tych pionków. Przepraszam, najmocniej. Kawka, kawka z rana, chociaż nie jest już tak bardzo rano, mamy południe. Kawka potrzebna. O, jest właśnie takie zagranie. No i teraz tak. Taki ruch jest szykowany. Ja wtedy mogę trzasnąć tu, potem tu, tu, tu. Ciekawe rzeczy. Czy tak zagrać? Spróbować. Dobra, odejdę królem na B1. Żeby tam nie było niespodzianek, mogę zaplanować takie yy, też posunięcia w przyszłości. Po tym ruchu się tak zastanawiam teraz, czy walnąć tu, ale dostanę klopsa tutaj. Hmm. A to odejdę z powrotem. Yy, o! F5! Jeszcze inaczej zostało zagrane tutaj, to tutaj będzie bicie. Tak, tak, tak. Um. Co dalej? F5 zostało zagrane. Może tak od razu bicie, bicie i tu się wpakować, oddać pionka. Nie za bardzo chcę to zrobić. Dobra, zaryzykuję, choć bardzo lubię tego gońca. Ten gońce jest silny, ale zaryzykuję właśnie tutaj taką opcję, żeby zagrać skoczkiem na E6 i spróbować otworzyć linię. No tutaj będzie wybicie bez dwóch zdań. Różnopolowe gońce, tutaj nie ma żadnych pułapek w postaci właśnie dlatego, że królem odszedłem na B1, w razie czego. No tutaj oczywiście musi być bicie, to nie ma, nie ma wyjścia, inaczej biorę jakość i tyle. E, więc bicie, bicie, no Hetman tu wejście skoczkiem, nie będzie można zbić, bo skoczek C7. E, no i też może być w sumie ciekawie. E, aż się prosi o poświęcenie. What? Naprawdę? Oddanie jakości? To się tutaj, ale mogę jeszcze wziąć za friko pionka i wrócić i zaszkodzić mocniej. Tak zrobię. Wolę chyba jednak pionka zbić i wrócić, zaszkodzić, bo ten D6 już nie będzie broniony. Biorę pionka. No taką decyzję podjąłem, no bo jakoś. No, powiedziałem, że biorę jakoś, co nie i, i tyle. Ale wolę jednak, wolę jednak tutaj tego pionka i wracam, bo jak bicie, picie, to już jest lepsza wersja, bo mam opcję bicia tutaj na D6. Zobaczcie, tak też poszło. A mu, mu przeciwnik tutaj mógł zagrać właśnie od razu w ten sposób. Dobra. Takie tutaj chocki, klocki. E, niech ja się zastanowię, czy tak nie mogę. Otworzę trochę pozycję. A może tak spróbujemy, właśnie, żeby wyjaśnić te pionki. E, tu może oczywiście być zagranie. Tu, aha, tutaj przepchanie, co? Dlaczego ja tego pod uwagę nie wziąłem, to nie wiem. Zagrajmy tak, żeby tu spróbować zagrać. Mam e, opcję po tym ruchu wymienić hetmany. To może być dobra opcja strategiczna. Tak zrobię. Ten skoczek nie ma gry później. Po tym wybiciu tutaj. E, tak mogę zagrać. Tak mogę zagrać. Przeciwnik musi wybić teraz. Albo Hetman F7 bez znaczenia. Um, raczej będzie wybicie i pytanie, czy skoczki. O, hetman 7 jednak zostało zagrane. Ciekawe a to jestem yy, tutaj zaskoczony, gram tak, wydaje mi się, że dominuje w tej pozycji, zobaczcie, moje figury wszystkie grają, zostało teraz to wybite i teraz tak, aha, wieżą chyba muszę zagrać, wieżą, 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 nie zamykamy, nie otwieramy gońca, bo jak tu, to tutaj by nastąpiło i też celujemy w pionka, dobra, goniec świetnie tutaj pilnuje, druga wieża wchodzi do gry, grozi taki ruch, grozi też wzięcie, Raczej jedną wieżę bym tutaj zachował. Po takim ruchu zawsze mam to. Dobra, mogę zbić na C5. Mogę też zbić. Mogę w sumie też zbić tutaj, gdzie król odejdzie. Zbiję tutaj, bo zależy, gdzie król odejdzie. Jak tutaj, to jeszcze jest jakaś opcja, taka na przykład. A jak odejdzie z powrotem, a raczej tak musi zrobić, to zagram z powrotem. Po wybiciu, wybicie. Pionek wzięty. Aha, skoczek e6 będzie próbował tutaj przeciwnik pewnie grać. Dobra, myślę, że po tym ruchu mogę najpierw też zagrać królce 2, zbliżyć się do pionka. Tak, po prostu symbolicznie sobie zagrać. Dobra, tutaj się trzyma, gram tak. Nie pozwalam po prostu jeszcze zagrać skoczkowi tu. Bo jakbym wrócił, to wieża by broniła e6, skoczek by wyszedł. Nie chcę tego. Koniec też tu pilnuje pola. Aha, może być zagranie f3. Odciągnięcie gońca od pola e6. To też jest ciekawe. Tutaj, no będę musiał chyba tak. Mądrze, mądrze. Um. No dobra, to chyba tu nie ma wyjścia. Tu chyba i tak jest ok. Tak mogę zagrać. Bicie szach i tu. Też jest ciekawy taki e, zabieg. Niech tak będzie. Chociaż co, jak będzie wybicie tu, może zbić tu po prostu. Tak! Końcówka wygrana, ten pionek jest do wzięcia. Jak tu, to tu. Skoczek nie ma wyjścia nigdzie, goniec nie wyjdzie. Kompletna. No tak, jeszcze może zagrać przeciwnik, jasne. Ale to i tak się zdecyduje na bicie. Po tym wybiciu, mimo wszystko, zagram królem. Nie po... Goniec jedynie tutaj może po prostu wyjść. Tu wybije aha tutaj goniec te pionki może trzaskać Dobra, ale to jest i tak chyba niegroźne bije i idę pionkiem Okej, okay, i lecę pionem do góry Tu myślę, że tak Goniec oczywiście może wejść tu Wezmę sobie tego pionka bra, podstawka, tu już chyba w przygranej pozycji Po prostu przeciwnik Tak Nie miał chyba dobrego tutaj już I tak widoku na jakąś grę Jest rewanż, spoko Skoczek F6. Czy będzie królewsko indyjska teraz z mojej strony? Chyba będzie. D6, ok. F4. Mamy atak czterech pionów. Świetnie. Yy, I skoczek A6 zagrajmy sobie. I posunięcie C5. Ok. No dobra, jeżeli jest roszada, to zbijemy sobie to i wskakujemy sobie fajnie skoczkiem na pole C5, atakując tupionka. Dobra, zastanawiam się teraz nad ruchem E5. On wygląda ciekawie. Skoczek wprawdzie tu wejdzie, ale ja też mam opcję. Eee, tylko teraz tak, zagram tu będzie taki ruch na pewno. Myślę, że wyprowadzę. Zaraz tutaj będzie strzałka. Trzeba na to uważać. Hmm, może taki w ogóle ruch? Eee, chociaż nie, ten ruch jest zły. Może Hetman, Hetman B6 wygląda chyba też dobrze. Tutaj będziemy celować. Jak goniec tu, to też mam opcję taką. Taktyki jest sporo. Dobra, i myślę, że goniec D7, tak żeby każda figura grała. No, E5 może być zagrane. To wtedy skoczek E8. Tu się nic nie dzieje. Dobrze mówię. Aha, skoczek na D5 może wejść. Dobra, chyba zdążę tak zagrać. Bardzo chętnie tego gońca wymienię i pionkiem wybiję. No tak, tu jest odstraszanie mocne. Zastanawiam się nad tym ruchem, czy tu nie kopnąć. Hetman. No dobra, ryzyko, ale goniec tu pilnuje. I skoczek przede wszystkim. Wow, ale szybko przeciwnik tutaj gra. Biję tym, bo jeżeli będzie bicie tym, to mam opcję taką. Goniec zostaje, ok, i teraz goniec musi wrócić. Wracam kulturalnie. Dobra, wydaje mi się, że pozycja, jak nie stracę hetmana, pozycja jest świetna. Skoczek kapitalnie broni, słuchajcie. Przeciwnik jest ustawiony. Atak czterech pionów kompletnie tutaj chyba nie wyszedł. Jest opcja zbicia. No, B3 to tutaj opcja jest taka i taka. Skoczek C2 jeszcze będzie, ale to wtedy na B3 pada pionek. Dobra, tu się trzyma wszystko pięknie, a ten ruch, tego ruchu nie widziałem. Ale mam chyba opcję taką, taką i taką. Biorę figurę. Skorzystam. Skorzystam zdecydowanie, biorę wieżę. Znaczy ewentualnie jakość, bo tam może być jakiś taki ruch, na przykład tu i tu. To wtedy zbiję tu. No jakość pewnie, ale to i tak bardzo dużo w tej sytuacji. Konkret. Leciał konkret. Bijemy. E, tutaj będzie opcja szukania pewnie mata. E, tak, jeżeli tu, to zagram tak. Tak, zagramy. No i co? Teraz jakieś takie zagranie? Takie zagranie, czyli nie ma tego bicia. Wtrącenie jest wieża więcej. Okej, okay, i chyba po prostu tutaj szacha nie ma. Hetman B3 to się dobrze trzyma. A, okej, okay, tutaj jest. Ale teraz mam chyba takie w ogóle zagranie też. Ale ten skoczek fajnie manewruje. Zagramy sobie. Tak, sobie zagramy. Niestety. Oj, mat grozi! Orety! O nie! Znowu się na, w pułapkę nadziałem. Dobra, ale muszę tu wybić. Dobra, muszę wybić tu. I skoczek A6. Jak to wygląda w figurach? Nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze mamy szansę. Biję. Po prostu bije. Jak zbicie? Nie, nie, to nie działa. To jest dobrze, jak zbije. Po prostu biorę. Skoczek jak na C5 stanie będzie też świetnie. Tu mogę dać szacha. Od razu wtrącam i od razu tak. I tu jest chyba dobrze mimo wszystko. Mimo tej straty Hetmana, my się, mi się wydaje, że tu jest dobrze. Tak zagramy. Zagram F6, zagram F6. Po prostu nie pozwolę tutaj na jakieś Chocki-Klocki. Tutaj jest atak. Zawsze mam też ruch F5. Wieża C8, wieża B8. Wieża B8 z opcją B6 może. Jak on ma to mi mocniej zaatakować? Hetmanem na D4 ewentualnie. Bicie, bicie, nie. No to wtedy zagramy F5. A ta wymiana. Tu jest OK. No i pytanie, czy tak zagrać? No chyba muszę bronić na E7 w ten sposób. Tutaj jest zagranie. Dobra, król G7, nie pozwolę na H6. Bicie, bicie. E, forteckę trzeba ustawić. A chcę zagrać tu, bicie i wieżą wybić, żeby ten pionek był wolny. Jak tak może być przepchanie? Nie, to, to okej, okay, tu jest w porządku. E, tak zagrajmy. Tutaj król jest bezpieczny, zdecydowanie. E, bicie to wieżą. Ok, w takim razie wracam, żeby bronić wieży. Jak tu, to wieżą, mimo wszystko. Te wymiany będą dla mnie korzystne raczej. Yy, tutaj chyba muszę, co? Yy, sprytnie zagrał. Ale zaraz mogę tak zagrać, bronić, mimo wszystko. Skoczek broni E6, więc też się to trzyma. Bicie, bicie. Wieża tu, wieża tu. Bicie to tym. Bijemy tym. Pionek wolny został, cel osiągnięty, mimo. O, i mam tutaj taktykę. Jeżeli wieża zagra na przykład tak, to mam ruch wieża na B2. Hetman bije, szach i zdobywam materiał. Przeciwnik musi to wybić prawdopodobnie. I kwestia techniki, żeby to zwyciężyć czarnymi, tak? Dokładnie. O, no to mamy to, słuchajcie. Mamy to. Wieża B2. Taktyka weszła ładnie. Tutaj weszło wszystko bardzo ładnie, mimo straty Hetmana. Zawsze gdzieś tego Hetmana sobie zaplączę. Tak, jest zwycięstwo. Szukam rewanżu, dlaczego by nie? Od razu kolejną partię. Jest rewanż kolejny, no i lecimy D4. Skoczek E6. Może zagramy teraz atak trompowskiego? Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Skoczek E4 wrócimy sobie gońcem. Ok, czyli mamy takie typowe granie. Um... Ok, niech będzie C3, i tutaj skoczka sobie wystawimy na D2. Logicznie podejdźmy do pozycji. O, to super, to psuje pionki. Mam C2, gram na pionka. E, ok, może goniec tutaj z opcją w ogóle wybicia. Dlaczego by nie? Tak, i skoczek E2. Wybiję tego skoczka. Skoczek mi przeszkadza. I postaram się przeciwnika tutaj pomęczyć na polu G7. Goniec stoi bardzo ładnie. What? Ale szybko gra przeciwnik tutaj. Czy, czy gram z kobietą, bo już nie wiem. Dobra. Ehm. Chodzi o to, że jak zbije, to jest tutaj ruch. I tu jest... Ale chwila. Zbiję tu, odejdę. Wieża bije i tu Goniec. Biorę pionka. Biorę, biorę i nie zawaham się go nie wziąć, tak? Jak wieża że zbiję, to pułapka, goniec wraca. Konek wzięty. Fajna opcja, skoczek F4. Tutaj jest bicie, tak, tak myślałem właśnie. Myślę, że skoczkiem, żeby nie otwierać za dużo pozycji. Tutaj mam też opcję szacha, fajną, żeby zderoszować króla, tylko nie wiem, czy nie to jest niestrata czasu, ale może roszada? Dobra, zrobię roszadę. Zrobię roszadę, żeby już schować króla. Bo ten goniec mi się tu nie podobał. Znaczy, on zawsze tutaj może wejść oczywiście. Spróbuję tak, żeby go postraszyć tym, że jak tu zagra, to po prostu to wybije. Ale w razie czego tego ruchu mam szacha, i tak sobie to okej. Okay. Poszło tak. Teraz, jakby cię tutaj oszukać? Tu jakość chyba trzeba będzie oddać. No dobra, B3 tutaj, no i chyba konsekwentnie. Dwa pionki za jakość, no wezmę, wezmę, niech tak będzie Ten goniec nie będzie wieczny niestety, bo ma tutaj przeciwnika Ale oddanie jakości, no to Może trochę fanaberia z mojej strony, spróbuję zagrać tędy i po prostu tam się wbić Muszę uważać też na matę, bo ostatnio mam z tym problem, że jakieś takie typowe pułapeczki wchodzą Tak i tak schodzę od razu ze związania Ruch C4, skoczek będzie stał myślę, że ok, póki co No jest opcja w ogóle wejścia tam i już się trzeba martwić, co wieża G5? Skoczek F3, zasłonie, może ruch H4, wieża G4, a wieża G4 może być. Dobra, gramy tak w takim razie, bo tu jest opcja bicia. Ok. No i teraz pytanie, co dalej? Co dalej, co dalej? Drogi Watsonie, um, taktyka, taktyka, tutaj, 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 skoczek, tak. Hmm, jakiś lufcik by się może przydał. Może niech się przyda lufcik, Dobra, zagram. Nie. Dobra, nie, C4 zagrajmy. Trochę pionka wyżej postawię. czym tak myślałem, że będzie wymiana. Pytanie, czy ja nie mogę zbić teraz tutaj. Nie, bo bicie tu, co ja w ogóle gadam. Wymienić to będę musiał, chociaż F4 mi się tutaj też podoba. Dobra, bije to. Bije to, taki ruch może nastąpić. H3. jakoś to trzeba ustabilizować. Spróbuję zagrać tak. Będzie na razie tak. Żeby nie było tam niespodzianek z szachem w razie czego, ale jakiś lufcik. No taj, tego ruchu nie chciałem grać, bo f4 mi się nie podobało. Właśnie a6, skoczek tam nie może wejść i teraz pytanie co dalej. Um. Dobra, gram te g3 teraz, mimo wszystko. O teraz po tym ruchu skoczek F3, jak tu to wieża broni, zawsze mam króla G2 po szachu, nawet tego, te, ten ruch bym chyba chciał, żeby był zagrany, dobra, jest to posunięcie, hmm. może tak sprytnie chce zaatakować wieżę, może nie zauważy, ale też pilnuję, a, dobrze zagrałem, o, przy okazji, tutaj groziło, to czysty przypadek, słuchajcie, że jeszcze bronię przy okazji tego, o, i wymiana, no jak będzie wymiana... A chyba jest nieunikniona. Jak będzie wymiana, to nie będzie lekko. Taki ruch grozi. Czy F4 jest ok? No muszę chyba tak zagrać. Muszę tak zagrać. Króla podprowadzić szybko. Szybko króla wprowadzić. Tam wieża może sobie poszaleć. Może tak. Dobra, król E2 bronić tutaj tych pól trzeba. Jak taki ruch. Ja to zbiję i mam skoczka. Mam skoczka, biorę kolejnego pionka, dlaczego by nie i bronię, bronię. I teraz jest świetnie, tutaj będę miał opcję na G5. Muszę grać trochę szybciej. Wieża G1, zajmujemy linię. Jakieś takie wejście, bicie, tam już może być groźnie po stronie przeciwnika, mam nadzieję. I teraz tr trzeba to mocno policzyć. Kurczę, zagram tu. Aha, on zagra, tak. Dobra. Ryzyk fizyk, wchodzę z koczkiem. No, muszę coś tutaj grać. Nie ma wyjścia. Tak myślałem, że to nastąpi. E, I chyba teraz tu. Jak bicie, to bicie, i zawsze mam powrót i bronię jeszcze tego pionka. E, a też świeża nie może zbić tutaj teraz. Zobaczymy, jak się tutaj przeciwnik zachowa. I mam wejście nawet tutaj chyba. Mam wejście tu teraz, żeby tu bronić. Aj, tego nie widziałem. Za późno. Niestety muszę tak. To nie jest dobrze, nie jest dobrze. Niestety nie jest dobrze. Muszę chyba coś takiego kombinować. C6. Ten pionek H4 nie ma sensu. C6. Yy, no właśnie. Jak to rozgrywać? Dobra, gram C6 bicie bicie. Tutaj wejście. Tutaj też, tu chyba A4 i tak trzeba bronić. Dobra, A4 I tu mam obronę. Ważne, żeby pionków nie popodstawiać, właśnie, bo. Ojej, ojej, Krzysztof. wow. ale pograłeś teraz. Pograłeś, Krzysztof, bardzo źle. Nie widziałem tego, słuchajcie. Mm. No tak, muszę tutaj. Ojej, 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 ojej. Jest źle. Tak, jeszcze się skuszę na to. Może wieża wróci. Taki ruch. Wieża tu. Tak. Królem tędy. A, tutaj wieża zagra. Kurczę blade. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak, tak. Dobra, to jest chyba jakaś szansa, mam minutę. Muszę tym pionem zasuwać, No taki ruch będzie. Tak, zasuwam pionkiem. Jak będzie bicie, to mogę zbić tu nawet. Ale to jest chyba też dobra opcja dla niego. Um, szansa taka. Ojej. E, strasznie zepsułem. Wieża tutaj powinna bronić pionka. O, a to nie, to teraz spoko. To teraz spoko. Mam nadzieję, że wycisnę remis. Tylko, że mam mało czasu i w tym jest największy problem. Tutaj zagrać. Pionkówka też może nie być yy, jakaś wspaniała. Chyba to jest wygrana czarnych, no ale. Ojejku, z, yy, zepsułem szach. No właśnie, zepsułem, zepsułem, a zepsułem. Tutaj? Nie, no to jest przegrana po tym ruchu. ja. Było bardzo dobrze. Zepsułem partię na własne życzenie. No niestety, zepsułem partię na własne życzenie. E, co? To remis. Remis! Uff. Uff, uf, uff, uf, uff, uff, wystarczyło zbić królem. Sta, taka Standardowa końcówka. Na szczęście jest remis, słuchajcie. Uff, ale bym zepsuł też tu trzeba uważać do samego końca. Zawsze musimy na opozycję grać w takich końcówkach. Dobra, mamy remis. Uff, no szczęścia dużo. No tutaj pomyłka wielka ze strony białych. Czarnych znaczy się. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej cały czas z tym samym przeciwnikiem. C 4 No to zagrajmy E5. Lubię ten wariant. I goniec B4. Partia angielska. I tu zbijemy sobie tego skoczka. Od razu tym. Szybka roszada. No i to jest świetne. H6, żeby nie było gońca. Tu mogłem zagrać od razu. Zagrajmy tak. Na 5 minut to jest właśnie jak bicie, no to w ogóle zepsuję tu strasznie pionki. To jest dobre zagranie. Zbijemy to w ogóle i zagram wieżą. Tutaj tego pionka będę pilnować. Um. To są ciekawe rzeczy. To są takie. Cie... O, bijemy. A nie, no to w sumie. Różno Polaki tutaj wyszły, tak? Dobra, muszę chyba D5 przywalić do centrum mocniej. No różno różnopolaki mogą być dla mnie ok. poszło bicie, tak sądziłem, f3 jakiś się szykuje prawdopodobnie, tak, f3, myślę, że takie zagranie, bo będzie ruch e4, tutaj zagramy sobie z tempem, mój goniec póki co nie gra, pionki są, no groźne, groźne są pionki. Skoczek C4 będę chciał coś takiego grać. Koniec D7 również. Poczekam na jakieś jego wyjście. O, oh, tak zagrałeś. No zagrajmy tak. Bronimy Hetmana po wybiciu wybicie. Norma centrum. Ciężko mi ocenić, kto ma teraz lepiej, szczerze mówiąc, ale. Chyba no nie ma problemów żadnych. Znaczy. Tak mi się wydaje. No dobrze. Mm. Chyba zaczyna mi się pozycja mało podobać w tym momencie. Zagram w ogóle tak, żeby nie grać C6. Chociaż można by było. To jest zmuszenie trochę do wymiany. Okej. Okay. Um. Hmm. Nie mogę tego wymienić. Wolę tak zagrać. Teraz po tej wymianie pionkiem muszę tym. To spróbuję wymienić, zaatakować te pionki. Łatwo nie będzie. Jakiś ruch F5 coś może tutaj dać. Zobaczymy. Taki ruch, dużo jest możliwości. Białe, jakby chyba rządziły. Nie, no tu nie można. Wieża C5, ciekawe. Tak, tak. I co ja tu uzyskam? Chyba nic. Chyba C6 teraz muszę. C6, bo i tak po wybiciu tu jest. Ok. Może teraz tak. Z wymuszeniem, z wybiciem. Bo tutaj to co? To po prostu bije. I będzie dobrze man A3 mi się chyba nie podoba. Właśnie. Nie może się wszystko przecież podobać. Zagrajmy sobie. Tu, żeby uciec tak, żeby nie stracić pionka. No, on coś musi napierać. A to jeszcze skoczek będzie o świetne pole. Jak tu, to w ogóle będzie pięknie takie zagranie. Jak po wybiciu, to będzie też świetnie, bo tutaj będą słabe pola białych u przeciwnika. Taki ruch też nie jest niebezpieczny, bo bije. Tu się dobrze asekuruje. Dobra, A6 grożę takim ruchem. I tak od razu gram w ogóle. Prawdzie nie ma tego posunięcia, ale zaraz tym. Nie no, tym. Tutaj ruch grozi, ale sobie odejdę tędy. Jakieś takie zagranie. Próba pewnie jakiejś oddania jakości. No ale coś muszę się tutaj tym gońcem. Mam więcej czasu. Dobra, to jest ważne też, żeby mieć trochę więcej czasu. Takie zagranie będzie się szykować. okej okay. W ogóle muszę chyba F6. A tu nie można wejść, bo to jest strzałka. No ale F6 to już asekuracyjnie. Tak wrócimy. Może wieża tu dobra. a dobry ruch. Tak nie mogę nawet. Dobry ruch. Uj. muszę tak, wybicie, wybicie. Niestety. Dobra. Czyż tutaj nie mogę? Chyba mogę. Grozi bicie, więc tutaj będzie wybicie, a mogę też chyba tak zagrać B6. ale co tutaj? Tu? Czy wybicie od razu? Będzie bez od razu. Jak tak, to tak. Jak tu. o Ojejku. A nie dobrze, to po prostu bije tu. Uf, czasem już tutaj można się bardzo łatwo pokryć. Jak wierzę 4 to oczywiście bije. Pionki będą. No ciekawa poza, taka niestandardowa mocno. Siły rozłożone różnie. Hmm. Wtrącenie. Ok. Mogę też tu zbić, tu, 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 tu i tu, gdzie co, pójdę na to, niestandardowo, jak niestandardowo to do końca, pójdę na to, tak, w sumie tak można też, bitka i c5, no szach jakiś tam grozi, ale jeden, to, to, tu będę miał opcję, właśnie pionek wolny został u niego. To jest chyba duży plus. Uciekam tym pionkiem. Dlaczego mam nie uciekać? No zawsze go obronię. Taki ruch. Aha. Uhu huhu. To nie będzie takie łatwe. Taki ruch będzie groził też. Dokładnie, teraz taki ruch grozi. Oj, Krzysztof. Chyba trochę z, 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 zepsułem. Mm. Tutaj, nie, to bicie. A to wtedy bije tu. Dobra, tak zagramy. Trochę ryzyko. Liczę się z tym, że muszę tu wybić. Ciężko było mi policzyć koniec E6. Bo tutaj wybicie, tu, tu. I pójście. Wierzę. No nie, no to raczej bym przegrał. E, dobra, wracam. Tu jest ruch. Ojejku. Czyli w gorszej wersji. No to nie, to był niestety zły wybór, Krzysztof. To był zły wybór. Bardzo zły wybór. Jest przegrana. To jest pozycja przegrana, ale jeszcze walczymy. Tutaj to tutaj. No i tym pionkiem idę. Oczywiście go to zatrzyma. No, tutaj jeszcze ma taką opcję. Co? To tak chyba mogę jeszcze zagrać. To przytrzymać jeszcze lekko. No, będę musiał tym pionkiem zasuwać. Znowu jakoś tak. Yy. No, bo jakoś tak wypuściłem, coś mi się zdaje. To wina, widać na załączonym obrazku, że wypuściłem, ale. No, uciekam. Tutaj to chyba nic nie daje, bo po prostu mam bicie i chyba. No, idę tak. Tutaj raczej musi być ruch zagrany. Dokładnie. No i co? Tutaj to tutaj pewnie, tak. Um. Dobra, nie wiem, zagram. Tu ważne, żeby się nie wplątać w jakieś pułapki. Bicie, bicie. No, tutaj szach to tak, wracam, nic się nie dzieje. Czy jakąś taką tutaj ustawić fortecę? No, właśnie tutaj grozi teraz bicie. To sprytne. No dobra, teraz wybijemy tutaj. Pewnie będzie bicie tym. I takie zagranie trzeba wykonać, prawdopodobnie. Nie podoba mi się ten ruch, ale muszę, chyba. Oha. Właśnie, nie podoba mi się bardzo. Tutaj jakiś taki ruch chyba jest. Wracam. Ojej, tutaj. Jakieś niebezpieczeństwa. No myślę. Oj, udało się oszukać. No to ratujemy się, ratujemy się. O, to się ratujemy. Remis. Mamy remis. Ale jeszcze spróbujemy, nie no to remis, no dobra <grywia> Pionek więcej No widać, białe coś tutaj Pomieszały No remis, 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 remis Dobra, yy, oddam pionka, no bo nie będę tu świrował. No oddaję pionka przecież. No bi. No bi. Aj, teraz obroniłem niechcąco. Dobra, no latam. Ja chcę remis, oddaję pionka. Przeciwnik nie chce. No, w końcu. Rewanż, kolejny, ale mam dzisiaj mecz z przeciwnikiem. No lecimy znowu z D4. E5: Englund Gambit. F3. F6. No z gambitami to jest tak, że jak dają pionki, trzeba je brać. No. Dobrze, wyprowadzam gońca. Chcę po prostu tutaj rozwinąć wszystko. E3, bo tu są niespodzianki. To już znam. Tutaj już jestem na to uczulony. Szachadamy sobie bez troskiego. I tak. I tutaj atakujemy mocno. Myślę, że białe, że czarne coś tutaj e, popsuły. Że taki oczywiście jest ruch. To tu zagram. On zbije, ja zbiję gońcem. O, takie posunięcie. No to tutaj. Teraz po tym ruchu mam koniec H6. Więc tutaj czarne na pewno coś popsuły. No wieża E8. E, Powierza E8, chyba Roszada. Skoczek wejdzie tu, tu się obronimy. What? A, no to ten sam motyw. Najpierw po prostu idę tutaj, wieża G8 ewentualnie. No ale to tutaj. Ja Roszady nie, też nie muszę robić krótkiej. Roszady tu się bronimy. Chcę po prostu zbić, wymienić z przewagą. Znaczy czy może nie od razu, bo tutaj sobie wyprostuję tego pionka. pionek więcej. Tak po prostu. Okej, okay, takie zagranko, a, to biorę wierze. To Było chyba przeoczenie, mi się wydaje Zagrajmy tak Bo ta wymiana będzie dla mnie dobra, bardzo dobra Goniec raczej, raczej musi uciec Chyba zagram taki, jest jeszcze lepiej, słuchajcie O, tu przeciwnik e, słabiutko No, to jest gość do golenia, właśnie widzę I szybka roszada jest świetnie No, jest... No tak, no, to jest już wygrana Aha, taki ruch grozi i taki ruch grozi ze, ze zdobyciem kolejnej figury. Ok, tutaj tak łatwo nie będzie. No gram F3. No nie mogę sobie pozwolić tutaj na jakieś. Um, błędy. hetman mam D2 wieża AD1. Jeszcze tutaj ruch trzeba na to uważać. Może B3. Okej, okay, tutaj będzie jakiś, jakiś atak. Tu się broni, tu zagram. Dobra, nie najpierw wieża F2 asekuracyjnie. Tam trzeba będzie chyba i Hetmanem stawić się na F4. O teraz tak mam fajną opcję taką. Może nie zauważy. Nie zauważył. No i zobaczcie, łatwa wymiana Hetmanów. I pozycja miodziu. Radę 1. No, H3 oczywiście może być. No to G3. A zejdziemy sobie królem. A dlaczego by nie? Nie będziemy kusić losu. I tutaj, może nawet F4. I goniec F3. Jak skoczek tu, to zbijemy. Wieża zbije. Wieża E1 i pionki mogą zasuwać do przodu. Tu się dobrze broni wszystko. Nawet wybicie to bi bicie. Yy, ok, F4. A nie, nie mogę, bo tutaj. No, nie 3. Po wybiciu, wybiciu, tam wieża jeszcze ma wejście. Król F2 też się fajnie można ustawić. Znaczy, dosyć prosty, dosyć prosty sposób. Skoczek tu, to tu. Tak? Tutaj bicie, bicie, tu, bicie, tu, bicie. Hmm. No dobra. Tak po prostu. Prowokacja do H3. Chcę króla przestawić. Grozi też jakieś tam bicie, otworzenie linii. A czy grozi bicie. Nawet nie chcę tego zbijać. Po prostu przestawić się. Ja mam czas. Przeciwnik ma problem. Królew dwa. Przestawić wieżę tędy. Tu będzie jakieś kombinowanie na pewno, ale to się trzyma. Znaczy, pewnie można wybić wszystko tutaj, no ale nie chcę już tutaj specjalnie. No, wiem jak to zabrzmi. Nie chcę się tutaj jakoś specjalnie wysilać, tylko grać proste ruchy. Okej okay. No i wieża E1 będzie wszystko tutaj grało chyba pięknie. Wieża E1 tutaj zagram, próbuję zbić tego. Goniec D7 prawdopodobnie będzie też kombinowane. Tak. Goniec D7. Nawet można zbić tego gońca, ale to też jest troszkę utrudnienie, więc zagram tak. Skoczek tutaj ma wejście, tu. Dobra, zagramy B3. Czy znaczy nie, no nie, nie, nie było tu wejścia, mogłem zdwoić. Dobra, bez znaczenia, to jest ok. O, i tak się ten ruch przydał B3. Goniec E2. Długo się można przestawiać. A może G4 nawet wejście królem. No a w ogóle G4 i, we, i wzięcie tego, no pewnie Ale, ha, G4 Słyszał Bicie No i tak A to gramy Rul Tu Tak Tu, tu no Dobra, wymienimy sobie gońca A, tak, będziemy bronić. I tak. Jakiś jeden szach może. Król wejdzie tutaj. Wtedy tak, żeby nie było wieża E7. Tak, z planem F4. Skoczek jak ładnie wchodzi. Hmm. No biorę. Skoczek tu. Król tu. Dobra, wieża swobodna. A, kusi mnie przeciwnik, żeby zbić skoczka. Tak. Tu. No. Uciekamy. Oj, widełki podstawiłem. O Więcej szczęścia niż rozumu. No naprawdę. Grozi mat. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, to by było na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Ranking idzie do góry na szczęście, ale już jest. no niełatwo. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.